Dzień dobry i dobry wieczór. Kolejne wycinanki prasowe, ostatnie przed świętami wielkanocnymi. Doszedł nam jeden ważny tytuł do omawiania, Tygodnik Powszechny. Szczególnie to się nadaje na święta wielkanocne oczywiście, ale nie tylko. Będę miał też rady dla kolegów redaktorów. Przedświąteczne wycinanki prasowe. Jak zapowiedziałem, dochodzi Tygodnik Powszechny w miejsce Frostu, które, jak wiemy, umarło śmiercią tragiczną, niestety grzebiąc też przez to wielu dziennikarzy, w tym naprawdę kilku bardzo dobrych. Ich bardzo szkoda, bo samego tytułu niestety nie. Ale doszedł nam Tygodnik Powszechny, który będę na ogół pokazywał Państwu tylko w formie pojedynczych wydruków, bo taki jest niestety cykl wychodzenia tygodnika. Ale tym razem się udało, mam go również w papierze, dlatego że z racji właśnie na święta Tygodnik Powszechny wyszedł dzień, wyjątkowo dzień wcześniej. Jest grubszy, no co prawda kosztuje dychę, ale dużo do czytania, 132 strony. Szczerze powiem, nie wszystko dla mnie, jest tu mnóstwo tekstów takich religijnych czy wokół religii, ale być może dopuszczam taką myśl, są czytelnicy, szczególnie, że pozbawieni opieki duszpasterskiej, pozbawieni możliwości uczestnictwa w obrzędach religijnych, dla których to będzie ważne. A jedno można powiedzieć, na ogół, znaczy tygodnik gwarantuje, że to będzie dobra jakość, że to nie będą jakieś brednie różnych księży i biskupów i arcybiskupów, które znamy. Co na pewno mogę w ciemno polecić z tego numeru, z materiałów niereligijnych, to bardzo dobry tekst Małgorzaty Soleckiej, świetnej dziennikarki, o sztukmistrzu z Anina, czyli ministrze zdrowia, który no niesłychanie wysoko zapunktował, Łukasz Szumowski. I nawet był taki dość długi okres powszechnego entuzjazmu wobec niego ze strony ludzi ewidentnie opozycyjnie wobec PiS-u nastawionych. Im szczególnie polecam te teksty, ja tyle powiem tajemniczo. No to nie jest poważny zawodnik. Znaczy nie dawajmy się nabierać na to, że mówi z zatroskaną twarzą, że ma worki pod oczami. To jest być może dobre aktorstwo, ale to nie jest dobre ministerstwo. Także to zdecydowanie warto. Profesjonalny, dobrze przygotowany tekst. Druga rzecz jest z gatunku takich, które nazwałem, może nie chcę, żeby to brzmiało pogardliwie, czytadłami. Ale takie są niesłychanie ważne w dobrych tygodnikach. Znaczy czytadło, czyli coś, co warto czytać. I to jest wywiad Justyny Dąbrowskiej, znakomitej dziennikarki i psycholożki, z panią Lidią Mieścicką. I powiem tylko tyle. To jest pani, która, jak mówi w wywiadzie, za kilka dni kończy 87 lat. I która jest chyba najstarszym polskim czynnym psychoterapeutą, opowiada po prostu o swoim życiu. I to jest taki życiorys, pewnie czasem się na to Państwo natykaliście, który po prostu warto poznać. Pokazuje, jak człowiek potrafi kumulować mądrość, dobroć i empatię. Piękna rozmowa, nie tylko na święta wielkanocne, na pewno na czas pandemii, ale chyba na każdy czas, dobry i zły. Zabawny, choć niesłychanie też ciekawy tekst Marcina Napiórkowskiego, z którego zdradzę początek, bo on jakby mówi wszystko, o czym to będzie. Czyli mnie to akurat nie dotyczy, bo jestem wyjątkowo inteligentny, bardzo przystojny i ponadprzeciętnie skromny. Zapewne doskonale jeżdżę też na nartach, ale musiałbym kiedyś spróbować, żeby się o tym przekonać. Wszyscy inni mają jednak tendencję do komicznego wręcz przeceniania własnej wartości. W pewnym badaniu aż 94% wykładowców akademickich uznało się za lepszych od średniej. Myślicie, że nauczyciele to osobowości narcystyczne? Badanie przeprowadzone na imponującej próbie miliona uczniów i studentów ujawniło, że w zasadzie wszyscy uznawali, że ponadprzeciętnie dobrze dogadują się z innymi, a 70% przypisywało sobie lepsze od średniej zdolności przywódcze. W tej kategorii absolutnym zwycięzcą jest jednak badanie, w którym niemal wszyscy kierowcy uznali się za ponadprzeciętnie dobrych. Badanie przeprowadzono w szpitalu na sprawcach kolizji drogowych leczących urazy powypadkowe.
Czyli to jest o, no, o narcyzie w nas. Jakże często na przykład na Facebooku można zetknąć się z takimi osobami, a może i czytając moje własne wpisy również. Trzeba to też brać pod uwagę. Tekst dużo mówiący o nas samych i chyba uczący pokory. I wreszcie trzecia rzecz, no, nazwiska nie muszę reklamować, Wojciech Jagielski, wybitny polski reporter, wybitny znawca szczególnie Bliskiego Wschodu, Azji, Afryki, który przypomina o pewnym problemie, który ma świat zachodni. Otóż świat zachodni przez dobrych kilkaset lat bezczelnie kradł z głównie Afryki, ale też Azji, Ameryki Południowej, kradł różne skarby kultury. I teraz, kiedy już od jakiegoś czasu świat zachodu uderzył się w piersi, że jednak kolonizacja była rzeczą straszną, no przyszedł czas na to, żeby zwrócić te dzieła sztuki. No i czy zwraca, albo raczej jak kombinuje, żeby nie zwrócić? Szalenie ciekawy tekst Jagielskiego. Także to jest ten Tygodnik Powszechny. Drogo, ale chyba warto. Co mamy dalej? Mamy przegląd, który niestety tym razem mnie zawiódł. Przegląd zdecydował się, że numer na Wielkanoc poświęci jakiejś ogromnej części, nie liczyłem, ale to chyba jest blisko połowa dużych tekstów, poświęci wspominaniu ludzi, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. I ja z całym szacunkiem do tej tragedii, od której minęło jak właśnie 10 lat, mam już trochę dosyć. To znaczy, ja przeczytałem miliony tekstów na ten temat i naprawdę już wszystko wiem. I doceniam i szanuję ból, ale nie mam siły, żeby wyczytywać tyle. Jeżeli państwo mają, proszę bardzo, ale mnie to w tym momencie nie interesuje. I niestety w tym numerze jest właściwie trudno cokolwiek innego znaleźć. Jakieś przyczynkarskie, inne rzeczy, o których już wiele razy pisano, albo o których piszą inni. No niestety, nie jestem w stanie nic tutaj więcej powiedzieć. Może jeden tekst Pawła Drąga o TikToku, na którym, jak wiemy, zadebiutował prezydent Duda. I tak naprawdę to jest przynajmniej tekst, który tłumaczy, czym jest ten tajemniczy TikTok. On jest tajemniczy, ponieważ on w ogóle nie dotyczy dorosłych, ludzi dorosłych, tylko tam są nastolatki i to takie, powiedziałbym, raczej niedawne gimnazjum niż cokolwiek. Teoretycznie, zdaje się, można tam od 13 lat być, ale tego chyba nikt dokładnie nie sprawdza. No przynajmniej jest to jakaś informacja, jakiś kawałek rzeczywistości, której nie należy lekceważyć, bo tam są jakieś już miliardy, 1,5 miliarda osób korzysta na całym świecie z TikToka, więc przynajmniej tego się możemy dowiedzieć. To niestety wszystko jest w przeglądzie. W Newsweeku wreszcie niestety też mnóstwo takich odgrzewanych kotletów, o których już wielokrotnie mówiłem. No być może z jakoś tam dla wielu osób pewnie ważnym układkowym wywiadem z Donaldem Tuskiem. Tyle tylko, że z całym szacunkiem dla niesłychanej sprawności również werbalnej Donalda Tuska. Ja niczego nowego się nie dowiedziałem. Tomasz Lis, który ten wywiad przeprowadza, nie miał jakiegoś pomysłu, żeby Tuska sprowokować, że tak powiem, do czegokolwiek innego niż ostatnio. Na ogół bardzo sensownie, wielokrotnie już mówił. Nie wiem, po co robić takie rzeczy. I wiele więcej nie ma niestety w tym Newsweeku. Owszem, jest ciekawy, zapowiadający się na ciekawy materiał o kurierach, czyli jednym z zawodów, który no wcale nie umarł, tylko przeciwnie, ma dużo więcej pracy w czasie pandemii. Tyle tylko, że to jest nieszczęście, bo to jest materiał oparty na strasznie wąskim materiale źródłowym. W gruncie rzeczy tutaj mamy jednego człowieka, który mówi akurat o swoich doświadczeniach. Nawet te doświadczenia są ciekawe, ponieważ on między innymi obsługuje jakieś takie dość zamożne rejony miasta, podejrzewam, że Warszawy, i na przykład mówi, że ludzie powariowali z tymi zakupami. W pierwszym tygodniu pandemii zamawiali przez internet kaszę, mąki i papier toaletowy. W drugim przeniosłem na plecach tony gipsu, kamieni ogrodowych i farb. Teraz Polak zamknięty w domu zamawia ciuchy. No więc to tak, natomiast jeżeli przyłapuje dziennikarkę, a tak naprawdę redaktora, który to sprawdzał, że z jednej strony mowa jest, że
ci nieszczęśni kurierzy nie mają rękawic lateksowych. Ja właśnie mam lateksową i żeby było jasne, ponieważ nie chcę lizać jednak palców, żeby łatwiej przewracało mi się kartki, to po prostu w tej rękawicy troszkę łatwiej to się robi. Ona też bardzo dobrze do tego służy. Więc jak mówię, tekst zaczyna się od informacji, że nie mają biedacy rękawic, a potem główny i w zasadzie jedyny bohater tego tekstu mówi: kupiłem zapas masek i rękawiczek. Kto wie, na ile to skuteczne. No takich rzeczy się nie puszcza w dobrym tekście. Podobnie też rozczarowuje teoretycznie ciekawy materiał z polską lekarką, która pracuje w londyńskim szpitalu, a której z kolei mama i ojciec pracują w szpitalu w Warszawie i jak mówi, no, codziennie w tej chwili z nimi rozmawia i wymieniają się doświadczeniami. I w tym wywiadzie owszem jest dużo o tym, jak to wygląda w londyńskim szpitalu. Od razu powiem, wcale też nie jest wesoło. Natomiast problem polega na tym, że nie ma tego, co jest najciekawsze, czyli tego skonfrontowania tej polskiej szpitalnej rzeczywistości z brytyjską. Jeżeli to trzeba jej się dopiero domyślać, więc trochę stracona szansa na ciekawy materiał. Podobnie jak trochę stracona szansa w wywiadzie z Jerzym Hausnerem, którego można lubić albo nie lubić, ale jest to jednak bardzo kumaty ekonomista i mnie by przede wszystkim interesowało, co on na przykład sądzi bardzo konkretnie o tarczy, o pomocy dla polskiego biznesu, ale też dla ludzi po prostu zagrożonych bezrobociem czy jakimś drastycznym spadkiem dochodów, a tymczasem tu jest mnóstwo takiej, powiedziałbym, filozofii zamiast konkretów. Jesteśmy w czasie, kiedy dla ludzi śmiertelnie ważne staje się to, żeby wiedzieć, co można próbować robić, ewentualnie o co przynajmniej głośno krzyczeć. Dość się tak od ściany do ściany posuwamy, wiemy ogólnie, że ta tarcza jest do kitu, ale dlaczego na przykład w żadnym polskim tygodniku nie zrobiono bardzo precyzyjnego porównania tego, jak wygląda pomoc i dla obywateli, i dla biznesu, od małego do dużego, w kilku wybranych krajach zachodnich i w Polsce. Dlaczego nie można tego było zrobić? To by była bardzo konkretna i istotna pomoc dla zrozpaczonych w Polsce ludzi. Przynajmniej by wiedzieli konkretnie, co można by było dać, a czego rząd Morawieckiego zaniedbał. Niestety nikt do tej pory na to nie spadł, a mamy już mamy już mnóstwo czasu tej pandemii przecież za nami, a jeszcze niestety pewnie więcej przed nami. Kolejny tekst jest niby ekonomiczny i znowu jest taki, że kryzys gospodarczy już się zaczął, nic znowu z niego się nie dowiaduje. Jeżeli coś mogę zdecydowanie polecić w tym Newsweeku, to, ale uwaga, publikowane również na bieżąco na newsweeku.pl taki dziennik Piotra Bratkowskiego, znakomitego krytyka, dziennikarza, ogólnie mądrego człowieka, Grypsy z wyspy Żoliborz, dziennik kwarantanny, który myślę, że pomaga trochę nam ustawić sobie jakiś dystans do tego wszystkiego, co się dzieje. To jest, myślę, wysokiej klasy pisarstwo i nie zdziwię się, jeżeli kiedyś się ukaże w ogóle w formie książki. W każdym razie Bratkowskiemu tego szczerze życzę. I jest wreszcie Michałek. Bardzo sympatyczna rozmowa niezapomnianej pary, ale od lat już nie pary, czyli Wojciecha Mana i Krzysztofa Materny. No, dla nich zawsze to warto poświęcić chwilę czasu z takim oto bardzo ładnym cytatem. Materna: nigdy nie podzielałem twoich pasji zbieractwa, ale mnie one fascynowały. Zbierałeś wszystko. Płyty, pamiątki z podróży, skrawki papieru, zdjęcia, książki, kryminały. Na to Mann: ja nie mam świadomości zbieracza, że jak coś widzę, to muszę zebrać. Chociaż parę rzeczy mnie zdziwiło w tym, co robię. Czasem sobie przypomnę i sam się rozśmieszę. Na przykład, pyta Materna, na przykład z niewiadomych powodów zebrałem chyba 40 tomów przygód Konana Barbarzyńcy. O rany, mówi Materna. Dlaczego? Mann: nie wiem, nawet tego nie czytałem. Więc myślę, że taką rozmowę takich dwóch osobowości zawsze warto. I właściwie na tym niestety zalety Newsweeka się kończą. Choć jest tu kolejny temat, który jest tematem na dużo ważnych, mądrych tekstów. To jest mianowicie rozmowa z autorem książki Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku.
czyli o chorej edukacji, mnie rozczarowuje, ale jeżeli ktoś lubi ten temat, to polecam, dlatego że już wiemy, jak ta nauka przez internet, jak trochę ujawniła, jak fatalnie jest wymyślona w ogóle polska szkoła. I to jest temat na ważne rozmowy. Ja wiem, że nie zmienimy tej polskiej szkoły dziś, jutro, ani za miesiąc, czy nawet pół roku, ale jeżeli nie będziemy rozmawiać na ten temat już dziś, to znowu się znajdziemy z ręką w nocniku, kiedy taki moment nadejdzie, bo będziemy nieprzygotowani. I może właściwie rodzynek numeru rozmowa z Agnieszką Holland, bo to mądra kobieta jest po prostu. I choć nie ma tu może jakichś petard wartych zacytowania, to Agnieszkę Holland zawsze warto czytać i zawsze warto ją słuchać. I wreszcie na koniec polityka. Z kilkoma bardzo cennymi rzeczami, dość przerażającą rozmową z lekarzem, oczywiście anonimowym, który opisuje sytuację 35-letniej kobiety, którą ma u siebie pod swoją opieką i która niestety prawdopodobnie umiera. Umiera na skutek zakażenia koronawirusem. To jest, mimo że krótka bardzo, na dwie szpalty zaledwie, rozmowa dość przerażająca, pokazująca straszny stan polskiej służby zdrowia, co jest szczególnie istotne w kontekście być może najważniejszego materiału tego tygodnia. Otóż Polityka publikuje badania, w których zapytała Polaków, czy obawiają się, że zachorują na koronawirusa oraz jak oceniają rząd, czy radzi sobie z epidemią koronawirusa. Dość, powiedziałbym, istotne pytanie, też zdumiewające, że nikt go do tej pory nie zadał. Być może redakcje oszczędzają, mają coraz mniej pieniędzy, badania niestety kosztują. Natomiast tu szczególnie jest istotna taka rzecz, że w najnowszych z tych badań, no 30-31 marca są najnowsze, gdzie jak dla mnie szokująco dużo osób uważa, że rząd sobie dobrze radzi z walką z koronawirusem, bo co prawda tylko 16% mówi, że zdecydowanie dobrze, ale aż 41,7%, że raczej dobrze, no czyli solidnie ponad połowa, bo to będzie jakieś 57% Polaków. I wstrząsające to jest dla mnie, na ile w takim razie nie docierają informacje, co naprawdę dzieje się na froncie tej walki. Bo frontem tej walki nie są kolejne konferencje prasowe ministra zdrowia ani premiera. Nie jest również Sejm, gdzie odbywają się zupełnie inne cyrki. Istotne jest to, co się dzieje w samej służbie zdrowia, co się dzieje z ludźmi na kwarantannach, z ludźmi bojącymi się. I tu wszystkie te tygodniki, ale nie tylko te tygodniki, dzienniki, portale internetowe są pełne przerażających zupełnie historii. Dlaczego to się nie przekłada na opinię na temat tego rządu, jest jakąś wielką zagadką, ale o tym warto by spróbować napisać. Dlaczego w takim razie nikt w mediach, nikt w tygodnikach, które mają ten dłuższy oddech, o tym nie pisze? Bardzo ciekawy temat, mam nadzieję, że może za tydzień pojawi się w tygodnikach. Jest zdecydowanie godzin tego, to jest właściwie temat, powiedziałbym, okładkowy, jeżeli tak można powiedzieć. Dobra analiza chwytów PiSu na czas kryzysu Mariusza Janickiego również mogę ją polecić, bo warto jednak troszkę sobie poukładać te wszystkie szwindelki, które PiS robi, które na co dzień nas strasznie irytują i ciągle się dajemy wkręcać w te szwindelki. To jest najgorsze. Ja patrzę z przerażeniem, jak wielu znajomych na Facebooku niestety bezustannie się irytuje czymś, co jest właściwie już znane, rozgryzione i nie powinno budzić takich emocji. To znaczy, powinno budzić oburzenie oczywiście, ale też nie może tak być, że pan Kaczyński z paroma swoimi kolegami będzie nas doprowadzał 5 razy dziennie do apopleksji. No nie dawajmy mu takiej przyjemności, naprawdę. I również ciekawa rzecz, bo taka empiryczna, 3 krótkie rozmowy z 3 osobami w Polsce, które są zarażone koronawirusem. Jeden to jest zresztą europoseł Jaruba z PSL-u, drugi to jest młody Wietnamczyk, mieszkający w Polsce
I trzeci to jest lekarka pediatra, też zarażona koronawirusem. Takie relacje, które są takimi osobniczymi, przypisanymi do jakiejś osoby, myślę, są szczególnie ciekawe. Jest jeszcze parę ciekawych materiałów. Jest rozmowa o tym, żebyśmy nie zapominali o tym, że najgorsza nawet pandemia kiedyś się skończy i co wtedy z Zielonym Ładem i z sytuacją, klimatyczną. Dziś wiadomo, że są spadki emisji, bardzo dobrze, ale istnieje przecież gigantyczne ryzyko, że jak pandemia się skończy, no to wszystko ruszy wtedy tak, że się zadusimy w smogu i nie wyciągniemy być może żadnych wniosków z tego, że co prawda ocieplenie klimatu nie jest tym samym co koronawirus, ale jest być może jeszcze groźniejszą pandemią o skutkach bez porównania bardziej poważnych. Więc warto do tego tekstu zajrzeć. I warto też jeszcze wiedzieć, że z tym numerem polityki właśnie można go kupić, a jednak chyba czasem wychodzimy z domów, można go kupić łącznie z książką Grzegorza Rzeczkowskiego, znakomitego dziennikarza polityki, Katastrofa posmoleńska, kto rozbił Polskę. I tak jak narzekałem na te wspomnienia w przeglądzie, tak akurat Rzeczkowskiemu, myślę, w ciemno można zaufać, bo to wybitny dziennikarz, sprawą zajmuje się już od jakiegoś czasu. Tak ta książka wygląda, ale ona prawdopodobnie jest po prostu w takich pakietach pod folią razem z polityką. I jeszcze na koniec to, co zapowiadałem. Chciałbym poradzić, jeżeli ktokolwiek z nich mnie słyszy albo słucha, redaktorów i tych, którzy decydują o zawartości tygodników, bo jak mówię, ciągle tam jest za dużo powtarzania tego, co my już wiemy po całym tygodniu obserwowania innych mediów, tych szybszych mediów. Spróbujcie poczytać sobie na przykład Facebooka. Jeżeli będzie Facebooka czytał inteligentny redaktor, to zobaczy, co ludzi najbardziej kręci, czego nie rozumieją, w czym im trzeba pomóc, co trzeba wyjaśnić. Nikt, wydaje mi się, tego nie robi. Ja ciągle napotykam się na mnóstwo pytań, nawet jeżeli nie mają form pytań na Facebooku i kiedy biorę potem raz na tydzień te tygodniki, nie znajduję w większości odpowiedzi na te problemy. Że już nie wspomnę o drugiej rzeczy. Na Facebooku w morzu, uczciwie mówiąc, tekstów błahych, banalnych albo głupich, zdarzają się też perełki, zdarzają się ludzie, nie tylko ci znani, ci gramotni, ci wyćwiczeni w pisaniu, tylko zwykli szarzy obywatele, którzy potrafią czasem napisać kilkanaście zdań piekielnie ciekawych, niekoniecznie informacyjnie, bardziej opiniowo. Czy na przykład Dobry Tygodnik nie powinien robić przeglądu z takich najciekawszych wypowiedzi na Facebooku? To jest dzisiaj jedyne okienko, jakie mamy na społeczeństwo. Jedyna możliwość skomunikowania się redaktorów, również polityków, tych, którzy chcą, z opinią trochę bardziej powszechną niż tą, którą słyszymy tylko z ekranów telewizorów. Bardzo serdecznie to polecam kolegom redaktorom. Może wyjść z tego kapitalna rubryka co tydzień, a ja wtedy będę ją co tydzień chwalił. Dziękuję.